Cześć, witam Was w nowym odcinku z serii To Crew. Jak widzicie, była możliwość tuningowania Chevroleta Silverado w wersji ulicznej i naprawdę zajebiście można to zrobić. Jak widzicie, mi na przykład bardzo się podoba ta wersja. Jeszcze tylko brakuje tej zwykłej takiej terenówki. Wersji do tego auta. Postanowiłem zrobić przejazd przez Amerykę z lotniska w Los Angeles do lotniska w Nowym Jorku. Nie wiem, czy to się zmieści na jednym odcinku, czy będą dwa, ale tak po prostu widziałem, że dużo ludzi to robi. Sam sobie postanowiłem tak samo zrobić. Tylko, że trochę innym autem niż każdy. Dobra, więc zapraszam do jazdy. Nie wiem, czy mam automat, czy mam manual. Manual. Znaczy mam automat, chcę manualny właściwie zrobić. Będzie większa frajda z jazdy. Chociaż nie będę próbował szaleć czy tam nie wiadomo co robić. Sprzęgło, okej. Ręczna. Teraz to on ma przyspieszenie, nie to co seryjny model. Może będą dwa odcinki, jak będę tak sobie jeździł. O, ruszyli z impetem. Co, wszyscy w prawo skręcają? A pas w lewo jest. Felgi bardzo pasują do tego, chociaż chciałbym trochę większe do niego wziąć. Wygląda teraz na taki napakowany, napompowany samochód. Spoiler, mogłem wziąć ten tylny, ale ten mi bardziej się spodoba. Przejdziemy pomiędzy. Tak to się robi. Będziemy trochę łamać przepisy. Nie ma problemu. Nic się chyba nie stanie. Będę próbował jak najmniej wypadków po prostu robić. To mogę obiecać. Już widziałem ten samochód nadjeżdżający. Z kierownicą jest to tak precyzyjne, że możesz naprawdę jechać między tymi samochodami, nie przejmować się tym. Chociaż wiadomo, samochód ma też swoje prowadzenie i nie zawsze może w tym momencie skręcić tak, jak powinien. Skupiam się na tych samochodach. Nie patrzę nawet, gdzie jadę. Właśnie. W tym momencie, co powiedziałem, właśnie miałem skręcać. Tak to właśnie jest. Nie chce mi się tego GPS-u wkładać tam na to, co nad ulicą przechodzi, bo to głupio wygląda i tak naprawdę nie ma tej realistyki.
Wziąłem sobie normalny, zwykły GPS i niech se będzie. Patrz, co ja zrobię. O, jedzie dalej. Zauważyłem w innych grach, że zależnie od aktualizacji karty graficznej, no i aktualizacji gry, można sobie ulepszać tą grafikę w tej grze. W Tomb Raider zauważyłem, że mogę dużo lepszą teraz grafikę włączyć, w tym Tomb Raider z 2013 roku, że jest już dużo lepsza grafika niż to, co mogłem na początku w tym samym laptopie włączyć. Myślę, to mógłbym tutaj się zatrzymać i sprawdzić, jak się sprawuje taka grafika tutaj. No, już widać różnicę. Nie bardzo tutaj to idzie. Coś jednak można wyłączyć z tych wszystkich. No właśnie. To dużo bierze. O, już lepiej. Dużo ustawień to tutaj nie ma tak naprawdę, więc dużo nie można zmienić. Ale ulepszyłem grafikę i właściwie dobrze idzie. Trochę poczekamy, lepsze aktualizacje zrobią karty graficznej. Będzie można jeszcze lepsze zrobić. Co tak wolno? Jeszcze te lusterka brakuje. A lusterka też swoją moc biorą z komputera. Dlaczego on tak hamuje bez powodu? Ale to zajebiście jest. Kurczę, no. Ciągle mylę te przyciski. Kaniony. Nie takie, jakie się spodziewałem, ale zawsze to kaniony. Kojot jakiś. Jak to wygląda tu? Aha. Kawałeczek tego jest. Przypomina trochę Ibizę z Test Drive Unlimited 2. To miejsce. Chociaż nie było aż tak dużych klifów czy gór, ale coś podobnego. Kolor głazów i takie tam. O, zwrócił trochę.
przez taką jazdę właśnie można znaleźć niektóre rzeczy. Czy to samochód, czy taki radar właśnie. Zaraz będę musiał chyba zmienić samochód i wjechać. Zostaniemy może przy Chevrolecie Silverado, ale wyczyn nie. Right. O, to jest problem. Nie lubię w środku właściwie w terenówce siedzieć, bo wtedy mało co widzę. Wolę już tak na masce właśnie. I dla was właściwie też lepiej więcej widzieć. O, jest. Blisko miasta jesteśmy. Czy to jest... Nie, Hollywood jest wyżej. Coś mi wyglądało na takie... miejsce, gdzie... nagrywają filmy, takie studia jakby. Palm Springs. Coś mi tu mówi. To jakiś dziwny budynek? Dobra. Jedziemy dalej. Ja się tak walnąłem, że ta maska z przodu tak wygięta. Niczego takiego nie walnąłem. Nie o to mi chodziło. Ulica. Nawet nie poczuł tych torów. Jedziemy w prawo. Możecie też napisać, jak właściwie wolicie, żebyśmy nagrywali. Czy to w środku, w kamerze, w kokpicie, czy kamera właśnie na masce, czy na zewnątrz, chociaż na zewnątrz nie bardzo lubię jeździć. Wolę właśnie, żeby było z przodu, na masce albo w kokpicie. Dlatego, że na masce znowu więcej widać z otoczenia. Momentu obrotowego. Ciągle leci bokiem. Daje gazu na zakręcie. Nie trzeba nawet hamować. O, ty. Te zwierzęta niby są, niby wybiegają na ulicę. O, co to jest? O,
to jest dziwne. Te zwierzęta niby wybiegają na ulicę, ale nie możesz tak naprawdę się z nimi zderzyć. Czy co to jest? Ta droga jest zielona albo czerwona. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale u mnie to się zmienia ciągle. Moment. Nie wiem, ciągle to samo. Mam nadzieję, że to widzicie. Śmiesznie to wygląda. Jakby to była jakaś ulica do galaktyki, nie wiadomo jakie. Czerwone, zielone. Tylko łaty mają swój kolor, a ulica jest jakiś problem. Test prędkości, ale nie dla mnie. Tak naprawdę to nawet nie wiem, jaki ja mam level. Stacja benzynowa. Tu trochę to wygląda jak Australia. Jaka cena? 4,20. 4,20 dolarów. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. A ten kamień jakoś mało detali ma. Gdzie jedziemy? W ruchu nic nie widać. Majowa. Mojave Desert, nie, Mislow, Winslow, Winslow. Stoją wraki i nie można ich wziąć, no. Pickup, niecały. Tu jakieś muscle car. To. Nie mogę skręcić ten kamerką. Aha. Takie coś. Pobrudziłem trochę samochód. Uwielbiam ten odgłos, jak odpuszczasz gaz. Niby takie pierdzenie, ale fajne. Nie wiem, czy to zostawić, czy wyłączyć i włączyć z powrotem grę. Jednak to jakiś bug jest. Może to przez to, że zmieniłem specyfikacje graficzne. Sprawdźmy. Co to może być? Tekstury? Mapowanie środowiska.
to jest jakby odbicie na samochodzie. Od razu samochód się zmienia jakby. Głębia obrazu, takie tam. Nie, to raczej nie będzie tutaj. Dobra, to ja wyłączę i wyłączę z powrotem grę. Witam was ponownie po cięciu i sprawdźmy, co z tą ulicą. No już jest normalnie. You got a huge problem. What is it? Guy that stole the 510's cars and sold them? It was Harry. Whoa. You sure? Zauważyłem. Any idea why? Just thought it has something to do with that woman I saw him with, but I'll keep digging. Zauważyłem, że filmik już się trochę dłużej, już jest pół godziny. Więc myślę, że tylko znajdę jakieś miejsce do noclegu, tak jak tam widzę. Się zatrzymam i dalej pogramy. Już innym razem. Znaczy, pogramy, ja pojadę, a wy będziecie oglądać. Dobra, trzeba się tutaj. I widzimy się następnym razem. Cześć.